Jesteśmy za 430 dniem wojny rosyjsko-ukraińskiej i w przededniu jednej z najważniejszych jej wydarzeń. Największej w tym roku ukraińskiej ofensywy. Poza walkami o Bachmut, gdzie Wagner dalej próbuje zdobyć miasto, front pozostaje w zasadzie zamrożony. Sytuacja przypomina ciszę przed burzą. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda stan obu stron na chwilę przed grzmotami. Na mapie. Odcinek powstał na bazie analiz Rohan Consulting. Rohan to niezależny ośrodek analityczny, który od początku wojny wydaje raport Ukraine Conflict Monitor, prezentujący dogłębną i unikalną analizę pola walki. Dostęp do tygodniowych raportów Rohana na Substacku za jedyne $7 miesięcznie nabędziesz przez link w opisie. Kierunek Charków. Nie odnotowaliśmy żadnych znaczących zmian w obwodzie charkowskim w ostatnim czasie. Rosyjskie natarcia lądowe zgodnie z oczekiwaniami ograniczyły się do Chryanykiwki, Masjutiwki i Krochmalne. W dalszym ciągu nie widzimy przesłanek, że sytuacja w tym rejonie ulegnie zmianie. Rosyjskie formacje w tej części Ukrainy skupione są wokół 6 Armii Połączonych Sił Zbrojnych, najsłabszej i najsłabiej rozwiniętej armii w rosyjskich siłach lądowych przed wojną. W rzeczywistości ze wszystkich kierunków rosyjskie dowództwo dalej odkłada obwód charkowski na dalszy plan. Kijów mógłby skorzystać na takim działaniu, ale jednocześnie nie widać prób kształtowania pola walki w obwodzie charkowskim ani wysiłków na rzecz znaczącego zwiększenia ukraińskiej obecności w regionie. Bliskość granicy państwowej i zagrożenie atakiem na ukraińską flankę dodatkowo zmniejszają szanse na ukraiński atak w tej części Ukrainy. Również ze strony Rosji właściwej nadleciało pierwsze od początku marca poważne uderzenie rakietowe na cele na terenie całej Ukrainy. Po 50-dniowej przerwie rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95 wystrzeliły z Morza Kaspijskiego 23 pociski KRUS w kierunku centralnych, wschodnich i południowych regionów Ukrainy. Kijów twierdził, że celem uderzenia były obszary koncentracji ukraińskich rezerwistów. 21 rakiet zostało przechwyconych. W niedzielę wieczorem Rosjanie przeprowadzili kolejne uderzenie. Obejmowało ono 18 pocisków KRUS, z których 15 zostało podobno zestrzelonych. Niemniej kontynuacja rosyjskiej kampanii najpewniej nie wpłynie znacząco na sytuację na ziemi. Nie dość, że uderzenia są zbyt małe i zdarzały się jak dotąd zbyt rzadko, to jeszcze ukraińska obrona przeciwlotnicza jest zbyt skuteczna, zwłaszcza gdy ataki są małe. W zeszłym tygodniu Ukraińcy zestrzelili 91,83% nadlatujących pocisków. Lub mówiąc inaczej, z 39 wystrzelonych pocisków tylko 5 przeleciało obok obrony powietrznej, według ukraińskiego sztabu generalnego. Nawet zakładając, że te pociski dotarły do wyznaczonych celów, jest mało prawdopodobne, aby wyrządziły znaczące szkody. Kierunek Ługańsk. Linia frontu na kierunku ługańskim pozostaje zamrożona, a wszystkie większe ataki rosyjskie zostały odparte. Kilka ataków przeprowadzono na osi swatowe, natomiast większość działań miała miejsce wzdłuż linii Płoszczanka-Bilochorivka. W tym rejonie Rosjanie skupili się na Makijivce, Troskę i Newsku. Niemniej mimo prowadzenia codziennych ataków nie dokonali nowych zdobyczy terytorialnych. Według Serhija Czerewaty, rzecznika Grupy Wschodniej Sił Zbrojnych Ukrainy, kierunek Łymań-Kupiańsk pozostaje najsilniej ostrzeliwanym regionem Ukrainy. Oceniamy, że Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie pozycje średnio około 450 razy dziennie. Nie przyłożyło się to jednak na żadne sukcesy na polu walki w tym rejonie, gdyż linia frontu w lesie Serebryńskim i w okolicach Dnibrowej nie uległa zmianie. Kierunek Doniecki. Bachmut dalej pozostaje głównym celem wojsk rosyjskich, lecz dalej pozostaje niezdobyty w pełni. Chociaż siły Kremla stopniowo powiększają kontrolę nad miastem. W tym momencie około 75% miasta znajduje się pod kontrolą Rosjan. Rosjanie stopniowo poszerzają swoją kontrolę nad miastem. Pod koniec kwietnia dotarli do skrzyżowania ulic Czajkowskiego i Jubileuszowej. Zdobyli przemysłową szkołę zawodową, co oznacza, że przejęli kontrolę nad głównym wejściem do miasta, zarówno od strony Iwaniwskie, jak i Chromowe. Dalej duża część walk przypada na grupę Wagnera, której lider Jewgeni Prigozin niezmiennie skarży się na niedobór amunicji. Ostatnio powiedział, że jeśli sytuacja się nie zmieni, Wagner albo się wycofa, albo zostanie i umrze. Jednak musimy pamiętać, że wcześniejsze groźby Prigozina o wycofaniu się Wagnera lub likwidacji organizacji jako siły bojowej nie zmaterializowały się. W rezultacie, widząc rozbieżność między retoryką a działaniami w terenie, nie widzimy powodów, by oczekiwać zmiany operacji w Bachmucie czy wycofania się Wagnera z miasta. Grupa nadal będzie posuwała się w kierunku zachodnich części Bachmutu. Z tego powodu istnieje duża szansa, że miasto padnie jeszcze w tym miesiącu.
Jeśli chodzi o inne obszary, generalnie nie zaszły żadne zmiany w okolicach Werchno-Kamiańskie i Wyimki. Według ukraińskiego źródła oddziały Achmat, czyli bojownicy czeczeńscy, zajmują stację sprężania koło Spirne. Fakt, że Rosjanie przeprowadzili działania ofensywne w pobliżu wsi, po których nastąpił zgłoszony ukraiński kontratak, sugeruje niewielkie zmiany frontu w tym sektorze. Linia frontu pozostaje stabilna w Wasiukiwce, Fedorivce, Rozdolivce i Wesele. Ponadto Rosjanie nie poczynili żadnych postępów w rejonie Soledaru. Nadal atakowali ukraińskie pozycje w okolicach Chromowe, ale nie przesunęli się w żadnym stopniu w pobliżu drogi 0506. Wydaje się więc, że Ukraińcom udało się ustabilizować sytuację w tym rejonie, a groźba trwałego opanowania drogi przez Rosjan rozmyła się. Ukraińcy podobno kontratakowali w pobliżu Krasnohorivki, ale nie podano dalszych informacji o tym rozwoju wydarzeń. Natomiast według rosyjskiego dziennikarza wojskom rosyjskim udało się odepchnąć jednostki ukraińskie z autostrady H20 w pobliżu miejscowości Nowokalynowe. Nie odnotowano zmian w okolicach Marinki, gdzie Rosjanie atakowali południowe i północne obrzeża miasta oraz w kierunku Pobiedy. Nie powiodły się również rosyjskie próby zbliżenia się do Awdijiwki. W rejonie Wremiwki oddziały ukraińskie wzmocniły swoje pozycje w pobliżu linii Wremiwka-Welika-Nowosilka. Teraz krótka przerwa dla XTB, partnera naszego kanału. Dom maklerski XTB oferuje obszerny, darmowy pakiet edukacyjny, w tym najnowszy kurs inwestowania na giełdzie Bartosza Szymy. Dzięki niemu nauczysz się, jak dywersyfikować swój portfel inwestycyjny oraz dowiesz się, na co zwracać uwagę podczas analizy spółek giełdowych. Swoją wiedzę, nie ponosząc ryzyka, możesz potem przetestować na bezpłatnym koncie treningowym. Rejestrując się do XTB przez link w opisie, wspierasz naszą pracę. Kierunek Zaporoża. Sytuacja w obwodzie zaporowskim pozostaje relatywnie spokojna, choć to spokój zwiastujący, że coś się zbliża. Rosjanie nadal wyrażają zaniepokojenie gromadzeniem się sił ukraińskich w regionie. Na początku tygodnia rosyjskie źródło podało, że Kijów może rozpocząć ofensywę w pobliżu Orichiv, której celem będzie Wesele. Twierdził również, że ukraińskie siły zbrojne borykają się z brakami, zwłaszcza w mobilnych systemach obrony powietrznej. W związku z tym, w przypadku ofensywy na dużą skalę istnieje duże ryzyko, że zostaną one mocno przetrzebione przez rosyjskie lotnictwo. Źródło twierdzi również, że elementy 116 i 118 Brygady Zmechanizowanej 10 Korpusu Armijnego dotarły w okolice Odariwki, Tawryjskie i Sławne. Twierdzi również, że jednostki te będą miały za zadanie dokonać przełamania w kierunku Melitopola. Bataliony artylerii są przygotowywane wzdłuż linii Sławne-Odariwka, a 3 bataliony zmechanizowane są przygotowane do ataku w kierunku Robotyne-Oczeretuwate, aby otworzyć drogę w kierunku Melitopola. Ów źródło dodaje, że batalion Hajmarsów został rozmieszczony w Stepnogorsku po przymusowej ewakuacji ludności cywilnej. Twierdzi również, że personel 128 Górskiej Brygady Szturmowej rozpowszechniał informacje o tym, że przygotowania do ofensywy są w końcowej fazie. O ile pierwsza część historii może być prawdziwa, to wątpliwe jest, aby personel 128 Brygady Zmechanizowanej rozpowszechniał jakiekolwiek informacje o kontrofensywie. Na podstawie rozmów Rohana w Kijowie możemy potwierdzić, że ukraińskie zabezpieczenia operacyjne są bardzo szczelne. Tylko kilka osób wiedziało, kiedy dokładnie rozpocznie się ofensywa charkowska. Żołnierze na miejscu dowiedzieli się 24 do 48 godzin przed atakiem. Więc o ile kontrofensywa nie rozpocznie się za chwilę, to wszelkie doniesienia o ludziach rozsiewających informacje są nieprawdziwe. O ile oczywiście Ukraińcy celowo nie rozpowszechniają fake newsów w ramach swoich operacji PsyOps. Natomiast personel rzekomego rosyjskiego pułku strzelców motorowych nagrał komunikat wideo, w którym twierdzi, że siły ukraińskie skoncentrowały wojska w rejonie Orichiva, w obwodzie zaporowskim, a rosyjskie fortyfikacje zostały wykonane tylko na pokaz. Inne źródło podało, że Ukraina skoncentrowała rezerwy w okolicach Zaporoża i Huliajpola. Źródło uważa, że po ustaniu błotnistej pogody wojska ukraińskie zaatakują w kierunku Polochy, Tokmaku i Wasyliwki. Inny rozważany scenariusz dotyczył operacji przeprawowych przez rzekę w okolicach Enerhodaru, Nowej Kachowki i Oleszki, ale oceniamy je jako mało prawdopodobne. W oparciu o wcześniejsze raporty rosyjskie, jednostki ukraińskie rozmieszczone obecnie w obwodzie zaporowskim wynosiłyby jakieś 22 tysiące ludzi. Generalnie o ukraińskiej ofensywie ciężko napisać cokolwiek pewnego, oprócz tego, że nadchodzi. Obie strony prowadzą własną akcję informacyjną. Trwa przede wszystkim ukraiński PsyOps, którego celem jest kształtowanie pola walki, wprowadzanie zamętu wśród Rosjan i kolaborantów oraz zmniejszenie gotowości Rosjan do walki. Na początku zeszłego tygodnia ukraiński dziennikarz stwierdził, że w różnych częściach regionu zaczęły pojawiać się autobusy. Pierwsi do ewakuacji są ci lojalni wobec kolaborantów.
Następnego dnia rosyjskie źródła zaprzeczyły tym twierdzeniom. Nie widzieliśmy też żadnych przesłanek sugerujących trwające działania ewakuacyjne z obwodu zaporowskiego. Prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie na takie działania. Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym znaczące wycofanie się Rosjan z frontu spowoduje załamanie się rosyjskiej obecności w regionie, co doprowadzi do ucieczki zarówno ludności cywilnej, jak i personelu wojskowego. Ocena prawdopodobieństwa takiego scenariusza jest jednak trudna. Kierunek Chersoń, Krym. 23 kwietnia Ukraińcy utworzyli przyczółek na lewym brzegu Dniepru, w pobliżu mostu Antonowskiego. Nie jest do końca jasne, jaki był cel tej operacji. Siły Kijowa zapewne próbują testować Rosjan na tym odcinku oraz odwracać ich uwagę od innych kierunków. Natalia Chumeniuk, rzeczniczka ukraińskiego dowództwa Południe, początkowo ani nie obaliła, ani nie potwierdziła informacji o desancie ukraińskich wojsk za Dnieprem. Zalecała cierpliwość. W połowie tygodnia stwierdziła jednak, że kontrofensywa już się rozpoczęła i robi małe kroki. Niszczone były rosyjskie składy amunicji, a ukraińska artyleria aktywnie ostrzeliwała rosyjskie miejsca koncentracji. Rosjanie zaprzeczają, by Ukraińcy utworzyli przyczółek po lewej stronie rzeki. Jednak na początku tygodnia niektóre źródła sugerowały, że Ukraińcy próbowali zdobyć przyczółek na wyspie Veliki Potomkin, na południe od Kindyki i na zachód od Weletenskie. Niemniej jednak Rosjanie pozostają zaniepokojeni ogólną sytuacją i przyszłością swoich pozycji w regionie. Rosyjskie źródło twierdzi, że chociaż Ukraińcy prowadzili pewne działania rozpoznawcze na wyspach Delty Dniepru, to widać było oznaki ukraińskich przygotowań do ponownych prób lądowania na lewym brzegu Dniepru, w okolicach Oleszki, Nowej Kachówki i Enerhodaru. W tym samym czasie Ukraińcy przeprowadzili uderzenia artyleryjskie na Starą Zburiwkę, Holą Prystań, Kardaszynkę, Pidlisnę, Oleszki i Pischaniwkę. Ukraińscy partyzanci wysadzili też rosyjską blokadę drogową w okolicach Oleszki. Ze strony źródła padło również twierdzenie, że Ukraińcy skoncentrowali 15 tysięcy ludzi na kierunku chersońskim. Istotne do odnotowania jest również trafienie rosyjskiej bazy paliwowej w Sewastopolu na Krymie. Obiekt należy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Jużny Terminal i znajduje się w pobliżu niektórych ważnych baz wojskowych w Sewastopolu, takich jak garnizon 810 Brygady Piechoty Morskiej. Ukraińcy w ten sposób dalej starają się zdegradować rosyjskie możliwości logistyczne wymagane do odparcia nadchodzącej ofensywy. Ostatecznie poza Bachmutem wojna jest w zawieszeniu, a obie strony czekają na rozpoczęcie ukraińskiej ofensywy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów nie będzie opóźniał swoich działań pomimo braku F-16. Nowoczesne samoloty bojowe i precyzyjne pociski dalekiego zasięgu od dawna uważane są za pozycje priorytetowe. Mimo to widać, że Zachód nie jest skłonny zapewnić Ukraińcom tych zdolności na tym etapie wojny. Z drugiej strony sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził, że sojusz dostarczy Ukrainie 98% obiecanej pomocy wojskowej, w tym ponad 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów i innego sprzętu, w tym ogromne ilości amunicji. Choć nie wiadomo, gdzie rozpocznie się ukraiński kontratak, to bez wątpienia w najbliższym czasie zobaczymy więcej takich ataków jak te w obwodzie chersońskim, czy ataki na bazy takie jak te na Krymie. Nie oznacza to, że ukraińska kontrofensywa na pewno będzie miała tam miejsce. Jednak poprzez te ataki Kijów utrzymuje Moskwę w niepewności co do prawdziwego celu ataku. Te wpisują się w większą ukraińską operację kształtowania bitwy, której celem jest stworzenie dobrych warunków i zwiększenie szans na powodzenie kontrofensywy. To powiedziawszy, Rohan uważa, że ofensywa będzie składała się z głównej osi ataku i kilku pomocniczych osi natarcia, aby zmylić Rosjan co do celów ukraińskich. Należy pamiętać, że dużo zależy również od pogody. Ukraińcy potrzebują ciepłych warunków, które pozwoliłyby na wyschnięcie ziemi i brak błota. Aktualna prognoza pokazuje, że temperatury będą stopniowo wzrastać, ale obecnie nie przewiduje się ich wzrostu powyżej 22 stopni Celsjusza. W trzecim i czwartym tygodniu maja przewiduje się po 10 do 12 dni deszczowych. Jednak prognoza pogody nie wskazuje na znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych w porównaniu z poprzednimi. Temperatury będą stosunkowo wysokie, a opady niewielkie. Podłoże nadal będzie wysychało. Jeśli jednak Kijów chciałby mieć przedłużony okres bezdeszczowej pogody, na przykład 2 tygodnie, to maj nie dostarczy takich warunków. Kijów dokonał już 3 dużych udanych kontrofensyw pod Kijowem, Charkowem i Chersoniem. Niemniej ta nadchodząca jawi się jako najtrudniejsza. Rosjanie od jakiegoś czasu przygotowują się do niej i gromadzą zasoby. Ocenę sytuacji komplikuje jeszcze dronowy atak na Kreml, za którym nie wiadomo kto stał. Z drugiej strony Ukraińcy stale pokazują, że są w stanie wykorzystywać rosyjskie słabe punkty. I taki cel będzie również teraz. Kijów jest pewny swego. Premier Szmychal 15 kwietnia w Waszyngtonie powiedział, że ukraińska ofensywa rozpocznie się niebawem,
a jej efektem będzie powrót do granic ustanowionych w 1991 roku. Partnerem kanału jest Dom Maklerski XTB oraz KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Link do sklepu KFD znajdziecie w opisie. Podziękowania kierujemy również do patronów. Ponadto stale zachęcam do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy, która wytrwale dostarcza pomoc osobom za naszą wschodnią granicą.